30 sekund zachęć uczniów, aby oddali na ciebie głos. Hejka, nazywam się Amelka i chodzę do drugiej klasy lingwistycznej. Bardzo bym chciała zostać przewodniczącą naszej szkoły, ponieważ chciałabym, aby przewodniczący lub przewodnicząca kojarzyła wam się z osobami, które są po prostu otwarte na uczniów, które chcą pomagać i są osobami, gdzie możecie do nich podejść, wygadać się, zagadać i cokolwiek. I uważam, że jestem taką osobą i bardzo bym chciała, żeby szkoła kojarzyła się z przyjaznym miejscem i komfortowym dla każdego ucznia. Dlaczego uważasz, że Amelka będzie dobrą przewodniczącą? No to przyjaźnię się z Amelką, jesteśmy bardzo blisko i mogę was zapewnić, że Amelka będzie świetną przewodniczącą, bo jest bardzo ambitna, pomocna, wprowadzi na pewno bardzo dużo nowych, pozytywnych zmian i potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Dokończ zdanie, jako nowa przewodnicząca chciałabym wprowadzić trochę więcej tematycznych dni, żeby do niektórych dni po prostu dodawać więcej takiego luzu i żeby szkoła była dla nas bardziej przyjazna. I postaram się, żeby każdy uczeń kojarzył mnie z taką miłą osobą, gdzie może do mnie przyjść i z każdym po prostu problemem. W 30 sekund zachęć uczniów, aby zagłosowali na ciebie. Hejka, jestem Julka i jestem z klasy lingwistycznej i jako przewodnicząca chciałabym, abyście w tej szkole czuli się swobodnie i chcę, abyście w tej szkole czuli się tak jak naprawdę w drugim domu, bo spędzam tutaj praktycznie dłuższą część swojego dnia i chcę także, abyście mogli rozwijać swoje pasje i swoje po prostu rzeczy, w których się czujecie najlepiej. I myślę, że to jest ważne, bo szkoła to jest takie miejsce, gdzie mamy naszych znajomych i mamy po prostu ludzi, z którymi się dobrze dogadujemy. I dla mnie ważne będzie właśnie zachęcanie do poznawania nowych ludzi i po prostu zawiązywania relacji i bycie sobą, bo to jest w sumie najważniejsze. Dlaczego uważasz, że Julka będzie dobrą przewodniczącą? On to z Julką przyjaźni się już bardzo długo, jest mega ambitną i kreatywną osobą. Potrafi bardzo pomóc innym oraz wysłucha problemów i potrzeb innych. Myślę, że będzie właśnie dobrą przewodniczącą, bo jest prawdomówna, a właśnie tego potrzebujemy i doskonale by się właśnie nadawała do samorządu. Jako nowa przewodnicząca? Chciałabym, abyście mogli rozwijać tutaj swoje pasje i swoje zainteresowania, bo myślę, że szkoła to jest to miejsce właśnie, gdzie powinniśmy znaleźć drogę na swoją przyszłość i właśnie tutaj kształtujemy to, jak wypadniemy w przyszłości i chcę, abyście po prostu mogli też ze mną porozmawiać, jeżeli byście tego potrzebowali, żebyście mogli mieć dostęp do rozmowy w ogóle na przykład z psychologiem i chcę właśnie, żeby była ta większa świadomość na temat zdrowia psychicznego w naszej szkole, bo myślę, że to jest ważne, bo czasami mamy bardzo się stresujemy przed jakimiś rzeczami, mamy bardzo często jakieś problemy, o których nie chcemy nikomu powiedzieć, a są takie miejsca, którym jest na przykład szkoła, gdzie możemy to zrobić i możemy z tego skorzystać. I dla mnie to jest ważne, żeby każdy z was po prostu czuł się tutaj widoczny i żeby każdy z was mógł się tutaj po prostu czuć dobrze. 30 sekund zachęć uczniów, aby oddali na ciebie głos. Hejka, jestem Natalka, chodzę do klasy trzeciej matematyczno-graficznej. Jestem osobą pozytywną, lubię pracować w grupach. Chętnie słucham próśb i pomysłów innych, dlatego właśnie to ja chciałabym zostać głosem naszego społeczeństwa. Dlaczego uważasz, że Natalka będzie dobrą przewodniczącą? Znam się już z Natalią ponad 3 lata i z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest to bardzo odpowiedzialna, sumienna i rzetelna osoba w tym, co robi. Potrafi okazać empatię w różnych sytuacjach w stosunku do nauczycieli, uczniów, rówieśników. No i tak jak ona, popieram rozwój sportu w naszej szkole. Jako nowa przewodnicząca? Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że nie chcę dawać pustych obietnic, ale sama rozumiem to, że szkoła to nie tylko nauka, ale również sport i z własnego doświadczenia. Wiem, że na SKS-ie z siatki poznałam wielu fajnych ludzi, przez co myślę, że powstanie na przykład nowej drużyny z piłki nożnej cieszyłoby się u nas w szkole dużym zainteresowaniem. W 30 sekund zachęć uczniów, aby oddali na ciebie głos. Cześć, ja jestem Janek. Niektórzy z was mogą mnie kojarzyć z korytarzy szkolnych, jeszcze inni z GeoTV. Z niektórymi innymi znam się prywatnie. Mógłbym teraz wypowiadać się o sobie w samych superlatywach, ale byłoby to narcystyczne i średnio wiarygodne. Więc proszę zaufajcie opinii mojego serdecznego przyjaciela. Kasper, chodź, zapraszam cię. Znamy się już 15 lat, więc będzie chyba wiarygodny. Dlaczego uważasz, że Janek będzie dobrym przewodniczącym? No jak wspomniał, znamy się już 15 rok. I przez te wszystkie lata dał się poznać mi jako bardzo odpowiedzialna osoba, mądra i w szczególności sumienna w tym, co robi. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kandydaturę, będzie idealnym kandydatem. Dokończ zdanie. Jako nowy przewodniczący? Będę was godnie reprezentował na wszystkich wydarzeniach szkolnych.
Będziecie mogli na mnie zawsze polegać i będę wam służył jak tylko będę mógł. Będę się starał starać dla was.